Hej, słuchajcie, jestem z wami już z powrotem. Miałem dziwną sytuację. Generalnie zdobyłem sobie to gniazdo nag, zdobyłem kryjówkę cyklopów. To była słaba bitwa, bo tych cyklopów było sporo. I generalnie był problem taki, że skraszowało mi grę. Nie wiem z jakiego powodu, musiałem wczytać autosave. No, jesteśmy w tym momencie, więc no cóż, w takim razie jedziemy dalej. Wiecie co, odpuszczę sobie te nagi i to, bo tutaj mogłem tylko narobić sobie głupich strat, więc po prostu pojedziemy dalej. Trochę wykorzystam to, że... Trochę wykorzystam sobie fakt, że skraszowało mi grę, więc mogłem przeprowadzić tą turę do przodu. Odpuściłem po prostu to, bo to jest zupełnie niewarte świeczki. Tam zbieramy po prostu parę surowców, które po prostu nas dużo kosztują, jeżeli o to chodzi. Nie wiem, co się stało w gruncie rzeczy. Jakiś error dziwny, którego nigdy w sumie wcześniej nie miałem. Nic, trudno. Mam nadzieję, że się po prostu więcej nie będzie pojawiał. Jak nie, no to będę zmuszony pewnie przerestartować Heroesy. Przeinstalować całe Heroesy. To może być sporym problemem. Czy sporym? Żadnym w sumie, no ale... Mimo wszystko, po co to robić? Zdobyłeś tą tarczę. Muszę ci ją zabrać jak najszybciej. Naszym celem na ten moment jest generalnie zwojowanie zamku przeciwnika. Ach, to jest w ogóle niepotrzebne. 5% do ucznictwa. Czy ja tej umiejętności nie używam, bo jest za słaba. Czy coś tu jeszcze będzie ciekawego? Dobra, wbijajmy tutaj w takim razie. O, patrzcie, mamy tylko zjawy do pokonania. Gdzie może być jego... czy ja nie wejdę do jego zamku? Ciekawe. Myślałem, że... To jest wejście też do niego. No nie. Czyli po prostu ja mam wyjście tutaj. To ciekawe jestem, jak on ma. Może ma jakieś otwierane przejście po prostu. Aha, właśnie, bo tak może być. Że po prostu ci, co są, że tak powiem, głębiej, muszą wyjść pod ziemiami, a ci, co mają, że tak powiem, normalną sytuację, po prostu mogą sobie otworzyć tu przejście. Pewnie tak to działa. No nic, trudno. Plan się nie zmienia, idziemy zabić brązowego, więc... O, niebieski. Spoko. Jakiś frajer, więc zajebiemy go. Niech on rzuci teraz jakiś czar, to po prostu go pognoimy. Pokażemy mu, co oznacza w ogóle siła. Dobrze. Hop. Mam nadzieję, że moi strzelcy załatwią sprawę do końca. O, morale. Ha, pożegnaj się. Sania. Mistrz nauki. Tak jest. Coś tu będzie ciekawego, skoro tu byłeś? Zamek. Może go zajmiemy? Gildia magów. Dorekrutujmy się do końca i zróbmy sobie gildię magów. Parę będziemy mogli zrobić kryształów, cały czas jakoś mamy mało, wyjątkowo, dziwne. Gdzie jestem, co było aż tak kosztowne w kryształy, że był z tym problem. Niebieski to był chyba ten, co po prawej od nas był, nie? Tak mi się wydaje. Albo, dobra, chrzanić ten zamek. Jedziemy we wrogów. Gdzie on może mieć wejście? Brakuje mi odkrywania. Och, poziom, cokolwiek wzrok, w końcu. W końcu. Liczyłem na to bardzo długo. Na całe szczęście dopiero teraz, czy na całe szczęście, niestety dopiero teraz. Ale spoko, jest ok, jest wszystko na dobrych... w dobrym kierunku idziemy. Ten teleport, zastanawiam się, gdzie jest wyjście. Pewnie gdzieś też w tej okolicy, będę musiał sprawdzić. Tydzień królika. O, 30 golemów. W dupie was mam. Potrzebnym jesteście jak psy piąta noga. Dobra. Cały czas mam jakoś mało many, nie? W stosunku do mojej wiedzy, której mam, dużo. Jeszcze was nie zrobię. Dobra, to rekrutujmy sobie wojo w takim razie na luzie. Mamy zajebiście mocną ekonomię z tymi kopalniami złota, więc w zasadzie nie ma żadnego problemu. Nawet możemy używać jednostek z drugiego zamku, jakbyśmy chcieli. Tu są chyba jest wejście do przeciwnika, tak bym obstawiał. Nasz cel się nie zmienia. Dokładnie, pan brązowy już tutaj jest. Więc idziemy go zatłuc. Okej, koniec tury. Pewnie się schowa. Ominął nas. Cwaniaczek. Dobrze, pokażemy mu zaraz. Tu jest jakiś lamuch. Dobra, zacznijmy od tego lamucha. Nie skoszę chyba tych żywiołków. Ile macie szybkość? 4. Ty masz 5. 7. 6. Dobra, damy radę. Na pewno go zmiękcz trochę. Co by tu zrobić? 110. Trzaśnij w niego. Może ktoś w morale komuś wejdą. O, dobrze. Dobra, myślę, że teraz powinien sobie kusznik z nim dać radę. Ty na pewno skoś tego. Kusznik powinien sobie dać... Dobrze, pękł. Nie ma artefaktów niestety. Dobra, teraz ty. Masz dużo wszystkiego, ale to nie jest silne. Czy coś mi możesz zrobić? Nie, bo on się w ogóle nie poulepszą. Ma jakąś ekonomię w ogóle w strzępach. Jeszcze masz szkielety w armii, więc masz morale dużo słabsze. Dużo tego masyfu. Chociaż w sumie ja mam tak samo dużo kuszników. W sumie czym się dziwię. Złajtuj może. Ty też złajtuj. Dziwne, że on tak pędzi do przodu, nie? Niby poziom
25. Defend. Mogłem zastawić tego, tak teraz się zastanowiłem. Skość tego, bo tych masz strasznie dużo. Slow. 32 gryfy tylko mam. Cały czas byłem, myślałem, że mam ich... Aha, mam ten super czar, który po prostu... mam super artefakt, który zabrania mi używania tego. No dobra, Ignacy. Będziemy musieli jakoś zadziałać w ten sposób. Przejedź się może w niego. Dużo ma tego wojska, nie dorekrutowałem się, w sensie nie doniosłem sobie tej armii. Harosa ma też nawet przyzwoitego. Tak. Okej. Okay. Co jeszcze? Może by kogoś przyspieszyć, może ciebie? Jakby to zrobić? Nie wiem, skosie. Skosie. Może ty wiedzieć w niego od pleców. Dobra, oj, nie pomyślałem o tym. W ciebie. Szczęście. Dobra, przekoszony. Ten teraz będzie napieprzony około. Skoszony. Po gryfie będzie. Będziemy musieli go chyba wskrzesić. O tych, oni są w miarę groźni. Sporo staty mi zrobi. Nie wiem, czy nie będę musiał się wrócić. W sumie niepotrzebnie, bardzo niepotrzebnie. Słaby ruch. Wskrześ jego. On najwięcej się przyda na tym polu bitwy teraz. Co ty możesz zrobić? Tego trzaśnie. Jeden. Nie najlepiej. Zajść w tego. Ośmiu. Rozbijesz go? Powinieneś go rozbić. Dobrze. 21 was zostało. Okej. Okay. Tego żywiołka skoś. Dobra, ten się poszedł chrzanić. 11. Wy jesteście szybsi. Ty nic nie zrobisz. Dobra. Pierun. W ciebie. Mam wzmocnione czary ofensywne, więc się nie martwię. Może go się uda zabić. Ale nie wiem, czy wtedy nie będę zmuszony się wycofać. Chociaż... gryfów sporo. I to w sumie tyle. O, spowolnienie dojrzeliśmy. Ale mamy artefakty zajebiste. Dobra. Okej, zamieniamy na gorsze. To jest... atak i obrona po 3, tu jest o 6. Dobra, na pewno... Nie, to może nam poprzeszkadzać w grze, więc zostawiamy. I na pewno wiedzę musimy zmniejszyć do tego. Bo tak jak ustaliliśmy, bierzemy tylko gorsze wybory, więc zostajemy przy tym. Dobra, idziemy do zamku w takim razie. Gildia magów poziom 3. Dorekrutuj wojsko. Szkoda, potraciliśmy trochę żołnierzy. To jest akurat niefortunnie dosyć. No nic, wbitka. O! O Jezus Maria! Co ten komputer wyprawia? Co on robi? Dobra, slow na ciebie. Jest po prostu geniuszem zła i zbrodni. Nie! 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 Tak was będę wskrzeszał i tak. Może ktoś wyjedzie? Na pewno? A jednak, skusił się. Szczęśliwiec. Może uda ci się zrobić kałuże w bramie, wtedy nie mógłbyś w żaden sposób zamknąć jej. Pięknie, kałuża już jest w bramie. Was jeszcze nie będziemy wskrzeszali, bo to się robi na koniec. Teraz na pewno tutaj. A się obroni. Pamiętajmy, żeby się wskrzesić. To jest bardzo istotne. Trzesimy jeszcze magiczną strzałą, nie wiem, w jego. Czterech przeżyło. Skoś tego. Dobrze, ty broń się. Ty wiedź w tego. Mam nadzieję, że się nie pozabijają o mnie, bo chciałbym się jeszcze wskrzesić teraz w tej turze, na początku następnej. Ile masz życia? Jeszcze dużo. Tego trzeba sieknąć. Tego rozbijmy troszeczkę. Dobra, przeżyją. Tylko żebym ja ich zabił jeszcze w porę. Dobra. Teraz się musimy wskrzesić archaniełem. Kogoś możemy strzałką dobić. Ile ty masz? Czterech, czterech. Dobra, was zdobijemy strzałką. Tu się trzeba wskrzesić. Oj, nie wszystkich wskrzesiłem, mało wskrzesiłem. Wojska w zasadzie prawie w ogóle. Tych postaraj się zrobić tak, bardzo ładnie. Przeżył, pierdzielony. Ile ty zadasz? 84. Pytanie, czy ty zrobisz więcej. Ale nie, któryś z was się zabije o kontratak, tak czy siak, więc luzik. No, jednak siekniesz jeszcze. Dobra, będzie z 20 kuszników do tyłu. No właśnie. Zaawansowane szczęście, pierwsza pomoc. Szczęście. Brązowy przegrywa. Okej. Okay. Co ty masz ciekawego? Balistę bierzemy. W ciemno. Tutaj masz parę czarów. Generalnie jest się szpałki, jak widzę. Okej.
wierzcie co zrobimy, wyślemy na pewno zbieracza. O, Ser Mulich, będziesz w sumie dobrym zbieraczem, bo jesteś szybki. Czy klancy. Ser Mulich, niech będzie. Wypieprzy mu te wojska, musi być szybki, więc oczywiście szybkość naj... O, już tyle czasu. Dobra. Okej, myślę, że w tym momencie możemy zakończyć. Rozbiliśmy jednego wroga, mamy bardzo dobre umiejętności, bohater jest genialny. Więc cóż, bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. No i cóż, trzymajcie się ciepło i cześć!